co daje Bóg, tego żaden człowiek nie może odebrać. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony M. Kurowski, witam was w pierwszym odcinku serii gry Far Cry 5. Przepraszam na początku was za to, że mnie tak długo nie było, wiem, że wam obiecałem, że będę wcześniej, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale niestety, tak jak mówię, są najgorsze miesiące teraz w szkole, no i ja za bardzo nie mam czasu, kiedy przysiąść i coś dla was zrobić, chociaż żałuję tego, bo chciałbym coś, żeby ciągle ten kanał rozwijać, także sorry wam jeszcze raz bardzo za to, że mnie tak długo nie było. Ale to jeśli chodzi o to, to tyle. Wracam do was. Jest to oczywiście Far Cry 5, gra, która wyszła 27 marca 2018 roku. To zbiera bardzo dobre recenzje pod względem jak i fabularnym, w sensie, że ma bardzo dobrą fabułę, jak i graficznym, że jest bardzo ładna. No i ogólnie zebrała bardzo, bardzo pozytywne opinie, także stwierdziłem, że a że to jeszcze Far Cry, no to już w ogóle pasuje, żeby coś trafiło na kanał. Na początku powiem, ta seria będzie troszeczkę wyjątkowa, bo jednak zauważcie, że to będzie po raz pierwszy na tym kanale gameplay. Jest to pierwszy gameplay, który będzie się rozgrywał w rozdzielczości 1080p, czyli Full HD w 60 klatkach na sekundę. To jest taki już wyjątek, no bo zawsze mieliście filmy HD 720p, 30 klatek, bo było to nagrywane za pomocą PS4. Tak jeszcze mówię, żeby tutaj kogoś nie zdziwiło, dlaczego tutaj są ikonki PS4. Ja nie gram na PS4, tylko po prostu ja z przyzwyczajenia tego, że ja zawsze grałem na konsoli, to mi się o wiele lepiej gra na padzie, także gram na kontrolerze, tak żeby się nikt nie dziwił. Jest to oczywiście na PC-cie wszystko rozgrywane. Także dobra, ja ludzie nie przedłużam. Zaczynamy tą naszą zabawę w takim razie. Ja mogę trochę tak z mulu gadać, bo ja trochę po chorobie jestem, więc proszę się mi nie dziwić. No dobra, w takim razie zaczynamy. No a gra w takim razie. Poziom, ja myślę w takim razie, że niski, odpada, wysoki. Dajmy sobie normalny właśnie. Okej. Jak sobie myślę, co tu miałem zrobić. Także pierwsze sobie myślę. Siedzą mi się dwóch tych. Nikt nie przyjdzie ci z pomocą. A, to jest ten szajbus cały. No nie, zobaczymy ludzi, co to jest. Tak, a tam spadku nie podniesiemy, no bo zresztą widzieliście tego peceta w akcji. Przepraszam, widzieliście tego peceta na filmie, także. Dobra. Montana. Big Sky Country. The Treasure State. People got a lot of names for it. I just call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. Fans, we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Jakby takiej czy sekty, może nie sekty, a może sekty, nie wiem. Ale jestem pod wrażeniem na razie, jak na chwilę obecną. Their leader, Joseph Seed. They call him the father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. Ja pierniczę. Zawsze Far Cry musi być ten pierwszoosobowy ten. Kurde, zawsze tak było. Oh, fuck, there he is.
Peggy country. How much longer? Just long enough for you to change your mind. Nie mam się tutaj rozglądać, tylko widzę. A właśnie, jeszcze powiedzieć sorry za kamerkę, że mnie nie widać, ale no, mój po chorobie jestem, więc dlatego zrezygnowałem, ale myślę, że w następnym filmie powinno już być. Powinniście już mnie widzieć. Sorry, że tak cicho siedzę, no ale wiecie, się jest tak skupiam troszeczkę. I jednak... A nie, powiem, jeśli chodzi o oprawę graficzną, to naprawdę... Szacunek. A i pewnie jak znam siebie, lamienie będzie straszne, no ale tak jak mówię, na padzie będzie o wiele gorzej na przykład celować. Jednak z myszką tutaj nie ma co to, no ale niestety... Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądać, może nawet nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że my dostajemy stery. Czyli do kościoła. Okej. Nie wiem czemu ludzie, ale strasznie mi tutaj trąci motywem GTA 5 troszeczkę. Tak odrobinę. Tak mi trąciło. No, robi wrażenie, tak szczerze. Właśnie nie wiem, jak to nazwać, kurde, no bo... Idziemy z nim. Relax, sheriff. You're about to get your name in the paper. Jak znam, jak to znam, powiem tak, ja tego nie widziałem. Ale jak znam, to kiedy to się tu wydarzy. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. Napięcie jest, nie, jest napięcie. Take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore.
Sheriff, there will be no more suffering! Not fighting. Joseph C! I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Jak patrzę na tego typa, to aż nie mogę wierzyć. Chuj, po prostu to, że jak niezły szajbu z musi być z niego. Here they are. The locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. No sekta, jak nie sekta? We knew this moment would come. We've prepared for it. Yeah, pierdolę. Go. Go. God will not let them take me. Nie trąci. Nie wiem, co gadać. I heard as it were the noise of thunder when the four beasts say, come and see. Step forward. And I saw. And behold, it was White Horse. Jeżeli się na nas się patrzy. Rookie, cuff this son of a bitch. God will not let you take me. Rook, put the cuffs on him. Aresztować ojca? Sometimes the best thing to do. Ej, bo mi napis nikt do halu. Is to walk away. Ubisoft przedstawiał. Nie. Naprawdę na początku się gra super, świetnie się zapowiada, jak na chwilę obecną. Naprawdę jest, według mnie jest super. Ale to się okaże za chwilę, wiadomo. Nie patrzę tak, że on tak idzie spokojny, no bo ten jego bóg cały, nie wiadomo. Nie wiem, czy to nasz, ale zresztą nieważne. Że wiecie, że co tu się wydarzy, znaczy ktoś. Jak to obstawiam, że pewnie ktoś tutaj zginie. Standard to jest. To mnie zabił. A. Control. Ja pierdziel. Ty się modli? Ja pierniczę. Five. Nie. Na początek muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie będzie wyglądało ogólnie. Słyszałem wiele dobrego na temat tej gry, ale nie. Nie, świetne jest. Jednak. Na razie pod względem, wiecie, takim wizualnym określam, a fabularnym też się na razie dobrze zapowiada. Zawsze mieć wyższą wywarkę, zawsze mamy tą pierwszą osobą kamerę. Jezus, patrzy się na mnie. Te ślepia. I told you.
dispatch? Everything is just fine here. I don't need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. Yeah. Co to za szatan? Cóż to za szatan? Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. And we will take what we need. We will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. And these, the harbingers of doom, will see the truth. Begin the revenge! We gotta get out of here. To najgorsze parkuje właśnie, że nie wiadomo kiedy ty masz co robić, a kiedy komputer to ciebie robi. Dawaj, wychodź. No co ja mam robić, cholero? A, wiem jak zbyczułem X-o. Nice. L3. Ja pierniczę, będę jak mnie zabiją. Nie, na chwilę obecną to te szatańskie teto. Ale to jest takie podobne bieganie jak w Primalu, tak szczerze muszę powiedzieć. Nie grałem w Primala, ale... Skrytość, dobra. Dobrze, że mnie uczycie guzików przy okazji. A gałąź. Jeszcze tu idzie. Zajebiście. Co to było? Dzielę go czymś. O, łopata. Szpader, przyda się. Of. Shit. Maka łuska. O, jest broń. O, bierz. Dobra. Widzę strzelanie wzięli z Watch Dogsa 2 natomiast. Nie, jestem w szoku, że tutaj Ubisoft strasznie ma wiele cześć, w ogóle skąd, gdzie mam iść? Tak a propos. Przed siebie? Mapa jest tu może gdzieś jaka? Ucieknij. A, ucieknij, dobra. Czyli nie mamy celu. Grafika też myślę cudmiot, naprawdę. Tekstury tutaj na to drzewo starczy popatrzeć, nie? Naprawdę. Coś tak trochę przynudzam, bo mogę strasznie nudzić. No ale niestety zachwycam się na razie, wiecie, ogólnym wyglądem tej gry, bo jestem, bo szczerze jestem pod wrażeniem, bo mi się wydaje, że to chyba jest najładniej zrobiona gra przez Ubisoft, według mnie na razie. Lepsza niż Origins. Assassins. Dobra. Oh,
Jesus Christ. Rook, I'm sorry. I thought they got you. Come on. Come on. Come on. Check the room, Rook. Pusto. Dawno, tak naprawdę was dawno zabili. Gdyby ktoś tu był. Oh, Jesus. I had no idea. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Fucking lunatics. A ojciec ten cały. We're gonna get out of this, rookie. First things first. Got our MK. Here. Alright. Here's what we're gonna do. There's a road out there. We're gonna take it. We're gonna head northeast. It's probably only a few hours back to Missoula. And then we're gonna come back here with a goddamn National Guard. And we're gonna take out the rest of these. Okay. Shh. Dobra, wypij nas. Ja pierdzielę. Kucaj, panie. Nie no, wiele się gorzej. Wiele mi się gorzej z myszką. Z myszką, Boże. Z kontrolerem. Ja jestem przyzwyczajony, także mi trochę lepiej. Dobra. Idą? A, do fury? A, dobra, to są też lepiej. Patrzcie jaki bug, bez kierowania jedzie. Chowaj, że się. Jednak pad, kurde, gorzej się wiele. Manewr. O wiele gorszy manewr jest bronią. To jest oczywiste, tylko... Daj apteczkę, dawaj apteczkę, dawaj, bierz. Chowaj się. Jeszcze raz. Słuchaj się. Dawaj, jedź. Chowaj się. Okej, kurwy. Ja pierdzielę, chowaj się. Dobra. Dobra, dawaj. Nie, mogę tu zginąć, nie. Ej, nie, dobra, dotrwaliśmy, żeby się zginę. Żebym pewny.
jaka muzyka jeszcze. Nie, nie, muszę powiedzieć, muzyka fajna właśnie. Przeżyli? Nas na pewno przeżył. Znalazł nas jakiś dziadek. Aha, super, a przykuty, wiadomo. Dziadek, wypójdź na to. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że drogi wszystkie zostały zamknięte. To znaczy, że telefony zostały zamknięte. To znaczy, że nie ma żadnych sygnałów, które wchodzą do tego wąwozu. O, kojarzę ten głos. But mostly it means we're all fucked. Jak on się zwał? Złóż doksa 2 ten typ jest na pewno. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to... Ray, właśnie. O, przypomniałem. Fulfill their prophecy. Kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Dzięki, dziadek. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Dobra. No to w takim razie zmieniamy ciuchy. A, twarz, wygląd. To było dobre na live'a. A propos live'a, może kiedyś będzie z tego Far Cry live, taki jak, wiecie o co chodzi, na przykład taki świąteczny. O, sam razem nie byłby to głupi pomysł nawet. No ale... Dobra, możemy o tym pomyśleć nawet. Taki, może nie... Może na pewno odpada. Nie wiem. A, niech będzie ten, dobra. Taki kolor bardziej. Co się śmieć, że robię tego na siebie. A nie odpada, bo to jest za ten. Dobra. Taki w takim razie. Rzeczajcie, że to Ameryka. Takie portki może. Bez nakrycia głowy, dodatki na ręce. W sumie przydałyby się. Wiecie o co chodzi? Chociaż w sumie...
A mnie, dobra. Góra. Niech zostanie na razie przy tym. Porozmawiaj z Dutchem. Gdzieś pan jest. Found something that fits. I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. Aha, i super. Teraz będzie polegał na tym, że mam ich wszystkich odnaleźć na końcu tego Juska całego. Sprzątnąć, że się tak wyrażę, przepraszam. Nobody knows what's going on here and they won't know until it's too late. There's got to be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. We need to build us a resistance. Może słyszeliście ten dźwięk? Is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Dobra. Weź pistolet. Bierzemy. I to też, i to też. Dobra. Wychodzimy. Opuść bunkier. Nie tu. Moment, bo teraz gdzie ten i którędy? To jest być pytanie. Ła, aż mnie zajarzył. No nieźle. A szczerze? Jestem pod wrażeniem. Dobra. Ale nie jest jak tak się rozglądam. I jestem w szoku. Bo gra naprawdę świetnie wygląda. Wiecie, ta żywość, kolorystyka, pełność tego świata po prostu. Chodzi mi o to, że wiecie, ta roślinność zagęszczona i ten taki klimat. Nie, szacun. Naprawdę. Tak ogólnie to musimy zobaczyć. Ludzie, bo mianowicie tak. Odcinek nam trwa 35 minut już. Za niedługo. I w takim razie. Ja tutaj na tym momencie zakończę odcineczek. Dlatego jeśli wam się ten odcineczek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba, komentarz, jeśli nie zostawiliście jeszcze. Myślę tak, że ten ogólny, chodzi mi tutaj na to, że ten ogólny wygląd teraz serii, myślę, że powinien wam się spodobać, no bo jednak to jest, wiecie, PC, nie? No to jednak jest, powinno być lepiej, ale to dajcie znać w komentarzach, czy jest lepiej, czy nie. Ja myślę, że jest, ale to już zostawiam wam. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz, trzymajcie się, yo! It's a fine, fine line between whiskey and water and wine.